Porzucenie perspektywy wiary prowadzi nieuchronnie do zafałszowania rozumienia małżeństwa, co nie pozostaje bez następstw dla woli jego zawarcia. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z zespołem Trybunału Roty Rzymskiej, który zajmuje się sprawami małżeńskimi. Ojciec Święty wskazał na kryzys wartości w społeczeństwie związany z relatywizmem, demagogią i egoizmem. Z pewnością Pan w swojej dobroci daje Kościołowi cieszyć się tak wielu rodzinami, które wspierane i ożywiane szczerą wiarą osiągają w codziennych trudach i radościach dobra małżeństwa szczerze przyjęte w chwili ślubu, za którymi wytrwale i wiernie podążają, powiedział papież. Kościół zna jednak również cierpienie licznych rodzin, które ulegają rozbiciu, pozostawiając za sobą ruinę relacji uczuciowych, projektów, wspólnych oczekiwań. Sędzia powołany jest do przeprowadzenia analizy sądowej, gdy zachodzi wątpliwość co do ważności małżeństwa, aby stwierdzić, że na początku nie było na nie zgody, czy to wprost z powodu braku ważnej intencji jego zawarcia, czy ze względu na poważny brak zrozumienia samego małżeństwa, który determinuje wolę. Franciszek przypomniał, że bardzo wielu wiernych żyje dziś w sytuacjach nieregularnych, na co wielki wpływ ma rozpowszechniona mentalność światowości. Często ofiarami takich sytuacji są dzieci. Sprawiedliwość wymaga, by Kościół wyjaśniał wiernym, którzy się do niego o to zwracają, jaka jest ich sytuacja małżeńska w świetle prawa kanonicznego, podkreślił Ojciec Święty. Odwołał się też do kanonu 1490, który nakazuje starać się zapewnić w sądach kościelnych, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy małżeńskie, darmowego adwokata. Franciszek wyraził zadowolenie, że w Rocie Rzymskiej znaczna liczba spraw wnoszonych przez osoby, których nie stać na adwokata, ma bezpłatnych obrońców. I to jest punkt, który chcę podkreślić. Sakramenty są bezpłatne, sakramenty dają nam łaskę, a proces małżeński dotyka sakramentu małżeństwa. Jak bardzo bym pragnął, by wszystkie procesy były bezpłatne, stwierdził Franciszek.